Cieszę się, że rozpoczynamy dzisiaj cykl webinariów o otwartych zabytkach, otwarte zabytki na lato. Dzisiaj opowiemy Państwu o tym, czym jest serwis Otwarte Zabytki, dlaczego własnej pracy gdzieś tam lokalnie. Przedstawię się, nazywam się Ewa Majdecka, pracuję w Centrum Cyfrowym w Zespole Otwartej Kultury, gdzie między innymi zajmuję się serwisem Otwarte Zabytki właśnie. No właśnie, ale tak naprawdę dlaczego Centrum Cyfrowe stworzyło coś takiego jak serwis Otwarte Zabytki? Właściwie od tego chciałabym zacząć. Ponieważ Centrum Cyfrowe jest organizacją pozarządową, w której wykorzystujemy różne narzędzia nowe, narzędzia cyfrowe do tego, żeby dzielić się zasobami różnymi, dzielić się wiedzą i również angażować ludzi w działania korzystujące, to dzielenie się. Więc dlatego my jako Centrum Cyfrowe stworzyliśmy serwis Otwarte Zabytki już kilka lat temu. Dzisiejszy webinarium poprowadzę ja, również kilka słów powie dr Alek Darkowski, dyrektor Centrum Cyfrowego oraz Aleksandra Janus, która razem ze mną pracuje w Zespole Otwartej Kultury. Jest również z nami Kamil, którego możecie tutaj Państwo zobaczyć z boku jako Kamil Prezenter. Kamil będzie nam pomagał w czacie, to znaczy będzie obserwował to, co Państwo piszecie, jakie pytania zadajecie. Będzie również Państwu podsyłał wszystkie linki do miejsc, o których będę wspominała. Więc proszę pytać, proszę pisać, jeżeli coś działa, nie działa, proszę komentować. I na wszelkie pytania będziemy odpowiadać na końcu. Tak myślę, że będzie najwygodniej. Zatem zacznijmy może od kilku słów od Alka Tarkowskiego. Serwis Otwarte Zabytki, co może trochę zaskakiwać, w swoich korzeniach nie był tak naprawdę projektem dotyczącym dziedzictwa czy kultury. Był projektem dotyczącym uczestnictwa obywateli w społeczeństwie, w działaniu administracji publicznej. Gdy go wymyślaliśmy, pracowaliśmy dużo nad tematką otwartych danych publicznych, tak zwanego open data. Tematyką, która zresztą dzisiaj po 5 latach jest bardzo ważna. Rząd i Ministerstwo Cyfryzacji poświęca dużo uwagi temu tematowi. Właśnie trwają prace nad rządowym programem otwierania danych publicznych i od mniej więcej 2 lat działa publiczny serwis udostępniający dane z różnych instytucji. Skąd w tym kontekście wzięły się zabytki? Z myślenia o tym, jakie dane są dla zwykłych ludzi przydatne i jakie dane mogą ludzi angażować w życie administracji publicznej. Zazwyczaj, gdy się myśli o danych publicznych, to rozmawiamy o danych statystycznych, danych meteorologicznych. I co to dane, które, umówmy się, na co dzień w surowej postaci nie są dla nas zbyt przydatne. Oczywiście każdy chce wiedzieć, jaka będzie pogoda, ale nie pomaga nam w tym długa lista danych pogodowych. Chcemy serwisów, które to robią. Jest trochę inaczej z danymi o zabytkach. Te dane są zrozumiałe dla nas wszystkich i są cenne dla nas wszystkich. I w tym jakby leży cała myśl o serwisie Otwarte Zabytki, że jest to serwis, który zachęca ludzi do pracy z danymi publicznymi właśnie na przykładzie zabytków. Co ciekawe, zabytki są przechowywane w rejestrze, opis zabytków jest przechowywany w rejestrze zabytków, który jest czymś bardzo, bardzo, mówiąc kolokwialnie, oldschoolowym. Jest to rejestr nie tylko niedostępny online w jakiejś nowoczesnej postaci, ale też rejestr przestarzały, często zdezaktualizowany, mimo tego, że istnieją podmioty administracji publicznej odpowiedzialne za jego aktualizację. I mimo tego okazuje się, że na przykład są tam stare nazwy ulic, zabytki, które dawno temu się rozleciały i tak dalej. Stąd się wziął pomysł na serwis Otwarte Zabytki. To jest już dobrze znana internetowa maksyma o crowdsourcingu, czyli o tym, że setki oczu mogą zrobić więcej niż ich kilka par. I pomysł jest taki, że ludzie mieszkający w całej Polsce, rozproszeni po całym kraju, jeżdżący na wycieczki w różne miejsca w naszym kraju, mogą po prostu te zabytki opisywać skuteczniej niż jakaś grupa może bardzo wyspecjalizowanych, ale jednak nielicznych urzędników. Więc efektem serwisu Otwarte Zabytki jest oczywiście świetna kolekcja opisów zabytków, ale tak naprawdę pomysł jest taki, że jego celem jest angażowanie ludzi we wspólne opisywanie
naszej kultury. Coś, co oczywiście nie byłoby możliwe bez internetu. Internet jest tym narzędziem, które pozwala tworzyć serwisy, gdzie każdy może wysłać zdjęcie zabytku, o czym na przykład najlepiej wiadomo ze świetnej akcji polskiej Wikipedii Wiki Kocha Zabytki, gdzie rok w rok internauci przesyłają rewelacyjne zdjęcia zabytków. Ale sam internet nie wystarczy, nie wystarczą też internauci. Tak naprawdę bój tego projektu toczy się o pewną zmianę myślenia w instytucjach kultury, zmianę w ogóle myślenia o dziedzictwie. Niby jest utarty slogan, że dziedzictwo jest rzeczą wspólną, że wszyscy się o nie troszczymy. No ale na koniec się okazuje, że wcale nie jest prosto dojść do sytuacji, w której tak się dzieje autentycznie. I jednak ciągle żyjemy w takim przekonaniu, że to instytucje kultury, wyznaczone podmioty, odpowiednio wykształceni urzędnicy tak naprawdę są tymi, którzy mogą się zajmować nim, czy to zabytkami, czy dziełami sztuki, czy to kolekcjami. No i jest ta alternatywna narracja, która mówi, że online nie mamy do czynienia wcale z jakimś takim sieciowym, bezmyślnym motłochem, który tylko lubi oglądać głupie filmiki, tylko gdy się stworzy odpowiednie reguły działania, to ci ludzie mogą bardzo skutecznie wykonywać bardzo solidną pracę. Także dlatego, że w społeczeństwie jest bardzo dużo amatorów, entuzjastów, ale jednak ekspertów od zabytków. Więc otwarte zabytki są takim miejscem, taką próbą zebrania ludzi razem. W tym też celu wymyśliliśmy coś, co nazywamy cyfrowym czynem społecznym, który kilka razy wykonaliśmy, taką akcją, w której normalnie w czynie społecznym ludzie pomagają sobie nawzajem, nie wiem, zbudować dom, a tutaj razem pomagamy sobie zebrać dane o zabytkach. Więc w tym największym oglądzie otwarte zabytki nie są wcale projektem o informacji o zabytkach, tylko o wielką akcję angażowania ludzi we wspólne działania na rzecz dobra wspólnego i na rzecz dziedzictwa. Pracy jeszcze kilka słów więcej opowie Aleksandra Janus. Dobry, nazywam się Aleksandra Janus i pracuję w Zespole Otwartej Kultury Centrum Cyfrowego. Kiedy mówimy o otwartych zabytkach, to o czym warto pamiętać, to, że jest to projekt crowdsourcingowy, a zatem projekt, który jest tworzony przez dużą grupę ludzi, niekoniecznie znających się nawzajem, potencjalnie nie mających ze sobą też żadnej relacji, którzy są po prostu takimi wolontariuszami, użytkownikami. Crowdsourcing z zasady polega na tym, że pewne duże zadanie, które normalnie na przykład w danej instytucji zajęłoby jej pracownikom bardzo dużo czasu, dzieli się na szereg mniejszych zadań i następnie oddaje się to zadanie do wykonania często anonimowej społeczności internetowej. To, co jest zaletą takiego podejścia, to, że z jednej strony instytucja czy organizacja może wyjść naprzeciw jakiejś grupie pasjonatów, hobbystów czy na przykład amatorów jakiegoś typu aktywności, a te osoby z kolei dostają możliwość wniesienia wkładu w pracę danej instytucji, organizacji lub w konkretny projekt. Takim dobrym przykładem projektu crowdsourcingowego jest znana nam wszystkim Wikipedia, która jest tworzona właśnie przez taką społeczność, taki tłum użytkowników. Innym takim przykładem, który jest bardzo ciekawy, jest projekt, który był realizowany przez Narodowe Muzeum Morskie w Wielkiej Brytanii. Był to projekt Stara Pogoda. I ten projekt jest ciekawym przykładem, ponieważ w tym projekcie duża grupa osób została zaangażowana w transkrypcję online dzienników okrętowych, które to muzeum miało w swojej kolekcji, które same w sobie stanowiły bardzo trudny materiał ekspozycyjny. Po tym jak dokonano transkrypcji wybranych danych z tych dzienników, okazało się, że te dane są szalenie przydatne naukowcom zajmującym się badaniem zmian klimatu. I tym sposobem tutaj beneficjentami, dlatego ten przykład jest ciekawy, były aż trzy strony. To znaczy z jednej strony muzeum, które zyskało sposób na to, żeby upowszechnić ten fragment kolekcji. Z drugiej strony pasjonaci żeglugi oraz fascynacji historii. Z trzeciej strony naukowcy badający zmiany klimatu. Projekt Otwarte Zabytki jest drugim co do wielkości i też datującym się najdalej wstecz po Wikipedii projektem crowdsourcingowym w Polsce. I właśnie jego zamysłem było także to, żeby poniekąd sprawdzić, jak ta metoda działa na tego rodzaju danych, jak dane dotyczące dziedzictwa i zabytków. Myślę, że crowdsourcing jest taką metodą, którą można na różne sposoby też adaptować do potrzeb danej organizacji, czy danego projektu, czy inicjatywy. Na przykład Rijksmuseum w Holandii, w Amsterdamie, Narodowe Muzeum Holenderskie teraz wdraża taką wariację na temat crowdsourcingu, który oni sami żartobliwie nazywają niche sourcingiem. To znaczy zamiast adresować zadanie, to zadanie, o którym mówiłam na początku, które w crowdsourcingu jakby deleguje się
do takiej szerokiej społeczności użytkowników internetu, oni starają się pracować z konkretnymi wybranymi grupami, czyli w tym wypadku na przykład z osobami zaangażowanymi w obserwowanie ptaków i przy jakby konkretnym zwróceniu się do tej akurat grupy użytkowników angażują ich w tagowanie i opisywanie kolekcji, tych fragmentów kolekcji Rijksmuseum, w którym pojawiają się obrazy ptactwa albo w ogóle jakby kolekcji, która składa się z martwych natur, tam również występują ptaki. Oczywiście takich wariacji jest więcej. W ten sposób można zwracać się do różnych społeczności, pasjonatów, które w danym konkretnym projekcie mogą wnieść nie tylko swoje zaangażowanie i entuzjazm i też takie wykonywać proste zadania, ale też podzielić się z nami swoją wiedzą. W kontekście crowdsourcingu otwarte zabytki nauczyły nas kilku bardzo ważnych rzeczy, które często podnoszone są jako potencjalny kłopot dla instytucji czy organizacji, które chcą wdrażać crowdsourcing. Otóż bardzo często, kiedy mówimy o crowdsourcingu, osoby, które nie zetknęły się wcześniej z tym albo nie mają dużego zaufania do tego rodzaju projektów, pytają o to, w jaki sposób weryfikuje się te informacje, stawiając taką wątpliwość co do jakości treści generowanych przez użytkowników. Otóż w naszym doświadczeniu z projektem Otwarte Zabytki, który trwa już parę lat, musimy powiedzieć, że właściwie nie ma przypadków, w których ktoś z premedytacją starałby się wprowadzić błędne informacje do projektu. I faktycznie otwarte zabytki mają moderatorkę, która weryfikuje te informacje i czuwa nad tym, żeby te informacje były i poprawne, i materiały, które są dostarczane do otwartych zabytków, pochodziły z legalnych źródeł. Natomiast z naszego doświadczenia wynika, że właściwie takie sytuacje celowego działania na szkodę projektu przez wprowadzanie niewłaściwych informacji, niepoprawnych, błędnych lub obraźliwych się nie zdarzają. I tym, co się zdarza i o czym warto pamiętać, jest to, że wielu ludzi popełnia błędy wynikające ze swojej niewiedzy i najczęściej, to jest bardzo wyraźnie coś, czego my się nauczyliśmy na otwartych zabytkach, ta niewiedza dotyczy zasad działania prawa, w tym prawa autorskiego. To znaczy jedynym przypadkiem, z którym my miewamy problem w otwartych zabytkach, jest to, że ktoś w tym projekcie dzieli się zdjęciami, do których nie posiada praw, które po prostu znalazł w internecie. Za każdym razem staramy się to wyjaśniać, natomiast to jest dla nas też wyjątek, który potwierdza regułę, to znaczy bardzo rzadko zdarza się, żeby ktoś z premedytacją działał na szkodę projektu. I myślę, że o tym warto pamiętać. Warto też pamiętać o tym, że w wypadku projektów crowdsourcingowych ważne jest też to, żeby użytkownicy, jeżeli mają się angażować w taki projekt, czuli, że wnoszą coś ważnego do jakiegoś większego wspólnego dobra, z którego inni mogą korzystać. I podkreślenie tego najczęściej wystarcza za gratyfikację i sprawia, że użytkownicy mają ochotę się angażować w imię pewnej jakiejś konkretnej idei. Jeżeli mają Państwo pytania, zawsze można do nas pisać i my chętnie też opowiadamy o tym aspekcie projektu, jakim jest crowdsourcing. Dziękuję bardzo. Cóż zatem, że otwarte zabytki to jest takie bardzo duże zadanie dla całego naszego społeczeństwa, żeby zbierać informacje o zabytkach. I w ten sposób oczywiście możemy o otwartych zabytkach mówić, ale również możemy mówić o tym, o otwartych zabytkach w taki sposób, że po prostu chcemy się podzielić wiedzą, mamy jakiś zespół, o czym mówiłam na początku, i chcemy się tą wiedzą trochę pochwalić, albo pochwalić się na przykład zdjęciami, które robimy. No i właśnie, i dołożyć jakąś małą cegiełkę do tego wspólnego dobra. I zarówno z otwartych zabytków możemy korzystać jako indywidualni pasjonaci lokalnej historii albo pasjonaci jakiegoś konkretnego typu budynków, na przykład zamków, ale również otwarte zabytki możemy wykorzystywać do pracy na przykład z uczniami w szkole, na przykład z lokalną społecznością w ośrodkach kultury albo w bibliotekach. I o tym będziemy mówili podczas tego i kolejnych webinariów. A teraz pokażę Państwu taką krótką animację z początku projektu, właśnie o tym dokładaniu cegiełek do wspólnego dobra.
Cyfrowy czyn społeczny, który moglibyście Państwo sobie zobaczyć na tej animacji, to początek naszego projektu. I o cyfrowym czynie społecznym w kolejnej części webinariów opowie więcej Kamil Śliwowski. No właśnie, ale już wiemy, czym są otwarte zabytki. Są serwisem, w którym są wszystkie zabytki w Polsce, przynajmniej te zarejestrowane w tych katalogach, o których mówił Olek Tarkowski. Czasami one mają błędne nazwy, czasami błędne adresy, ale przede wszystkim nie mają opisów. Oprócz nazwy niewiele o nich wiadomo. I tą część webinarium chciałabym właśnie poświęcić na to, żeby pokazać Państwu to, w jaki sposób można korzystać z serwisu, jak można uzupełniać profile zabytków, ale też jakie inne funkcje znajdziecie Państwo na tej stronie. Więc zacznijmy od początku. To też taka krótka animacja już bez głosu o tym. Możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wygląda serwis. W międzyczasie chciałabym Państwa poprosić o wejście na stronę na otwartezabytki.pl i sprawdzenie, ile zabytków jest w Państwa miejscowościach. Ile z nich jest uzupełnionych, a ilu z nich jeszcze brakuje opisów czy zdjęć. I gdybyście mogli Państwo jakoś tam w międzyczasie napisać to na czacie, to będzie mi bardzo miło i będę mogła się też o to oprzeć dalej, opowiadając, jak korzystać z otwartych zabytków. Tutaj widzicie Państwo w międzyczasie, to w jaki sposób wrzuca się tam zdjęcia, w jaki sposób można znaleźć, tak jak widzimy wyszukiwarkę, w jaki sposób znaleźć dany zabytek. W Knyszynie jest 11 nieopisanych zabytków, tak pisze o tym Marek. 11, no to myślę, że nie aż tak dużo, mogłoby być ich więcej. To znaczy, ale to znaczy oczywiście, że trochę pracy można włożyć i też podzielić się z innymi, na przykład osobami, które przyjedą do Knyszyna. Przyjeżdżając do Knyszyna wiedziały, co tam się dzieje. Gdy wejdziecie Państwo na stronę główną otwartych zabytków i na przykład znajdziecie Częstochowę, w której jest 148 zabytków, dziękuję za to, możecie też znaleźć, no właśnie, możecie znaleźć zabytki z Częstochowy, ale możecie znaleźć też takie przykładowe profile zabytków, które są w jakiś sposób wyróżnione na stronie głównej, w których można zobaczyć, jak wygląda uzupełniony profil zabytku. Każdy profil zabytku ma kilka elementów. Jest to oczywiście tutaj nazwa główna, jest lokalizacja, którą można sprawdzić. To, co zobaczyliście Państwo na animacji, i to, o czym też mówił Olek Tarkowski, w rejestrach, w tych spisach zabytków zdarzają się błędy. Zdarzają się, no właśnie, literówki, czasami są błędy numery, czasami, tak się przecież też zdarza, nazwy zmieniają, ulice zmieniają nazwy. Więc w taki sposób też można pokazać, czy dany zabytek na pewno znajduje się w tym miejscu. Można też sprawdzić, w którym roku powstał. No i oczywiście, jaki jest jego numer w rejestrze. O tutaj, to jest to, co Państwu teraz pokazuję, to jest takie najbardziej podstawowe dane. Wszystkie te części dodatkowe to zdjęcia. Są zdjęcia, no właśnie, są te zdjęcia, które są już przez kogoś dodane, ale można również dodać swoje własne. Tutaj na dole, o tutaj, gdzie teraz pokazuję, jest widoczna galeria. Jeżeli do zabytku zostało dodanych więcej zdjęć, tam można kliknąć i zobaczyć na przykład właśnie jakieś takie stare skan jakiegoś dokumentu, jakiś grafik, a można też zobaczyć zdjęcie, jak wygląda ten budynek obecnie. Kolejną taką podstawową częścią jest opis. Dość ogólny, można to napisać w taki sposób encyklopedyczny, można trochę
bardziej swobodny sposób. To wszystko zależy od Państwa. Ważne, żeby tam zostały zawarte jakieś takie podstawowe informacje, jakaś taka podstawowa historia. Każdy zabytek jest opisany w ten sposób, że wiadomo właściwie, jaki to jest typ budynku, bo to może być na przykład budynek obecnie mieszkalny, albo to może być budynek, w którym znajduje się, tak jak tutaj, biblioteka publiczna. To może być też, nie wiem, budynek ceglany, albo jakikolwiek inny. I do tego, do takiego określenia tego budynku służy część tagi i kategorie. Więc tutaj te tagi i kategorie można uzupełnić, dopasować do tych, które już istnieją, ewentualnie dodać swoje. Widzę, że tutaj pojawiają się kolejne wskazówki. Sokołowie Podlaskim. W mieście jest tylko jeden zabytek, w gminie jest pięć zabytków. Wydawałoby się, że to jest niewiele. To znaczy, że tylko tyle zabytków jest wpisanych do rejestru zabytków, ale przecież to nie oznacza, że takich ważnych dla społeczności lokalnych budynków, czasami też społecznie uznawanych za zabytki, ale niekoniecznie właśnie przez urząd, jest więcej. I serwis Otwarte Zabytki również jakoś na to odpowiada. Możecie Państwo uzupełnić profil zabytku, tak możecie również zabytek dodać. I taka tutaj na górze w pasku taka funkcja również jest. Jest to bardzo proste. Należy podać, gdzie się ten budynek znajduje, podać i później ewentualnie dodać opis, zdjęcia lub pozostałe części. No właśnie, a jakie to są pozostałe części profilu zabytku? Są to ważne daty. Tutaj to również zależy od Państwa, co chcielibyście Państwo dodać. Oczywiście to może być powstania budynku, to może być data ważnych remontów, to może być, tak się niestety czasami zdarza, data na przykład jakiegoś pożaru, albo jakiegoś takiego, no po prostu ważnych dla tego budynku i tego miejsca wydarzeń. Albo na przykład odwiedzin jakiejś ważnej osoby w danym czasie. Czasami o tych zabytkach można znaleźć również jakieś dokumenty urzędowe. Oprócz oczywiście tych dokumentów związanych z wpisaniem zabytku do rejestru, mogą być również jakieś inne. Takie miejsce też tutaj w profilu zabytku jest. Oprócz takiej historii encyklopedycznej jest miejsce na tą, wydaje mi się, dużo ciekawszą historię, czyli tą historię lokalną. I to jest część ciekawostki, legendy i anegdoty. I w tej części najbardziej widać, jak ten budynek jest rzeczywiście, jak ten budynek żyje, jak jest częścią społeczności lokalnej. Bo to w tej części pojawiają się najbardziej osobiste, no i właśnie osobiste historie i takie historie, na które może nie znalazłoby się miejsca w encyklopedii, a nie znaczy to, że nie są równie ważne jak właśnie te encyklopedyczne, jak te wielkie wydarzenia. W każdej z tych części, no przede wszystkim w opisie i w ciekawostkach, legendach, anegdotach, ale oczywiście również w części zdjęcia, należy pamiętać o podawaniu źródeł. O tym przy uzupełnieniu profilu zabytku również przypominamy, ale tutaj też to sygnalizuję. Jeżeli wrzucacie Państwo zdjęcia, szukacie ich gdzieś w internecie, pamiętajcie, żeby były one udostępnione na licencji Creative Commons uznanie autorstwa na tych samych warunkach lub na licencji Creative Commons uznanie autorstwa lub może żeby były w domenie publicznej, ponieważ cały serwis jest udostępniony właśnie na tej licencji. Jeżeli korzystacie Państwo z jakichś źródeł książkowych, pamiętajcie o tym, żeby zaznaczyć, że cytujecie je dane źródło, albo po prostu powołujecie się na jakąś książkę z podaniem tytułu i autora. W taki sposób, żeby można było tą pozycję namierzyć. No i właśnie, oczywiście w każdej części możecie Państwo
źródła podać. Tutaj jeszcze na końcu jest takie podsumowanie źródeł, linków, źródeł, powiązań. Też takich rozszerzających historię czy wiedzę o tym zabytku, niekoniecznie linkujące do konkretnych cytatów. Więc dzięki temu na przykład można tutaj zlinkować stronę gminy, która też również opisuje szerzej dany zabytek, czy jakąś stronę lokalną. Wszystko zależy od Państwa. O tym, czym są widżety, o tym za chwilkę. Tutaj jeszcze cofnę się do poprzedniego slajdu i pokażę coś takiego jak alerty. Jeżeli widzicie Państwo, że dany zabytek jest w nie najlepszym stanie, rozpada się albo coś się z nim dzieje, możecie Państwo zgłosić taki alert i on trafi do odpowiedniego urzędu. Mamy nadzieję, że takie też społecznościowe przypominanie urzędom o tym, że należy chronić zabytki, będzie działało. Na pewno jest to jakaś tam kropelka, która drąży taką potrzebę. Ale jak możecie Państwo tutaj zobaczyć, otwarte zabytki, no właśnie, to oczywiście uzupełnienie danych, dzielenie się wiedzą, dzielenie się różnymi zasobami, ale też społeczne zaangażowanie. Bo oczywiście angażujemy się w to, że zbieramy wspólnie historię, zbieramy, no po prostu jakoś podsumowujemy nasze dziedzictwo kulturowe, ale też dbamy o to, co się dzieje teraz i chociażby takim drobnym kliknięciem możemy to w ten sposób robić. Na stronie Otwarte Zabytki możecie Państwo uzupełniać zabytki, ale możecie również korzystać z materiałów, które już zostały przygotowane. Bo tak jak powiedziałam wcześniej, otwarte zabytki dały się wykorzystywać do pracy ze społecznością lokalną, uczniami w szkole, w domu kultury, w bibliotekach. I dużo takich materiałów edukacyjnych już jest przygotowanych. I te materiały edukacyjne są przygotowane też dla różnych grup wiekowych na przykład. Są domki, takie zabytki, domki do składania dla małych dzieci. Są scenariusze zajęć gotowe dla różnych poziomów szkół, dla różnych klas, które można wykorzystać na przykład na lekcji historii, ale nie tylko. Są również materiały skierowane do pracy z seniorami. Wszystkie grafiki, wszystko, co znajduje się na tej stronie, możecie Państwo wykorzystywać. Udostępniamy to na licencji Creative Commons, uznanie autorstwa na tych samych warunkach, więc jest to bardzo szeroka licencja. Nie musicie Państwo pytać nas o zgodę, po prostu korzystajcie z tego. Będziemy bardzo szczęśliwi. Jeżeli będziecie z tego korzystać i będziecie chcieli się podzielić z nami tym, w jaki sposób z tego korzystacie, w jakich sytuacjach i napisać nam o tym, to będziemy tym bardziej zadowoleni. Kamil tutaj na czacie linkuje te wszystkie materiały, więc zaglądajcie Państwo do nich. No i właśnie, i to są te widżety, które widzieliście Państwo na końcu profilu zabytku, które można dodać. Widżety są takimi powiedzmy mini aplikacjami, które możecie wykorzystać na naszej stronie, ale też które możecie pokazać na przykład na swoich stronach, na stronach instytucji, w których pracujecie, w swoich prywatnych stronach, dowolnie. Mamy cztery widżety przygotowane, czyli spacerownik, trasa, widżet mapowy i dodaj zabytek. Więc zachęcam tutaj, Kamil też to Państwu zlinkował do sprawdzenia. Teraz opowiem o dwóch pierwszych widżetach, czyli o spacerowniku i o trasie. I oczywiście wszystko też prześlę Państwu PowerPointem. Spacerownik, no właśnie, spacerownik służy do spacerowania. Ale tak naprawdę w spacerowniku możecie Państwo ustalić również taką trasę dużo dłuższą. Szukając zabytku, tutaj jest takie okienko, wyszukaj zabytek. Szukacie Państwo zabytku. Ja tutaj zaproponowałam taki bardzo krótki spacer po warszawskiej Starówce, zaczynając od Zamku Królewskiego, który znajduje się tutaj.
No i właśnie. I najpierw wyszukałam tutaj w tym miejscu Zamek Królewski. Znalazłam. Tutaj się wyświetlają, wyświetlają się propozycje. Kamil też Państwu wysłał właśnie ten spacerownik, który teraz Państwu prezentuję. Więc wybrałam dany zabytek, jeżeli nazwa się zgadzała. I wyszukałam kolejny. I kolejny, i kolejny. Tutaj akurat ten spacerownik jest krótki, składa się tylko z trzech miejsc. Więc daleko, daleko nie pójdziemy. Taki spacerownik możecie Państwo nazwać. Możecie również, tutaj jest, można wpisać tytuł spacerownika, możecie również w jakiś sposób go opisać. Jeżeli zabytek jest już opisany w sieci, to te dane zostaną zachowane, będą widoczne przy tytule tego zabytku. No i właśnie, i ten widget możecie Państwo wykorzystać w ten sposób, że możecie zlinkować ten spacerownik, możecie zlinkować całe okno, wrzucając do kodu swojej strony, ustalając jego wielkość, ale również możecie wydrukować. To się wydrukuje wtedy w formacie PDF. Po prostu wtedy wydrukować na domowej drukarce i ruszyć w pracę. Więc bardzo szybko, wiedząc o tym, co chcecie Państwo zobaczyć, niekoniecznie wiedząc coś o tych miejscach, bo te miejsca rzeczywiście mogą być opisane, musicie Państwo stworzyć sobie taką trasę w 15 minut i przez kolejne 2 godziny popołudnia po prostu spacerować. Więc jest to bardzo proste narzędzie do wykorzystania samemu, ale też do pokazania na przykład swojej własnej autorskiej trasy. Bo to może być trasa bardzo nieoczywista, tak jak na przykład warszawska stałówka. Widget, trasa trochę się różni, bo jest właśnie, jest innym widgetem. Tutaj ustalacie Państwo, skąd ruszacie i dokąd chcecie iść. Zaznaczyłam tutaj Andersa 9, czyli miejsce, w którym Centrum Cyfrowe ma swoją siedzibę. A koniec zaznaczyłam przy ulicy Pięknej w Warszawie. Zaznaczyłam tutaj również na górze, że będę spacerować. Mogłabym też zaznaczyć, że będę jechała rowerem albo będę jechała samochodem. I wtedy te trasy mogą się trochę różnić, no bo rzeczywiście mogę przejść przez park, ale przez park nie przejadę samochodem. Więc wtedy ta trasa zostanie ułożona troszeczkę inaczej. Jeżeli idę spacerem, idę na piechotę, niekoniecznie chciałabym bardzo odchodzić od trasy, od tego mojego celu. Idę na piękną i no właśnie, wolałabym się daleko od tej trasy nie oddalać. I tutaj zaznaczam, w jakim promieniu, jakiej trasy zgadzam się oddalić. Zaznaczam sobie tutaj 300 metrów i wtedy pojawiają mi się tutaj wszystkie zabytki, które są na tej trasie, które tutaj Kamil Państwu też wysłał. Możecie Państwo sobie to przybliżyć i zobaczyć, ile zabytków można zobaczyć na tej jednej prostej trasie, za bardzo się od niej nie oddalając. No właśnie, co zobaczyć, ale też z drugiej strony niekoniecznie wszystko musi mnie interesować, wszystkie zabytki. Więc mogę sobie zaznaczyć, i tutaj jest długa lista kategorii zabytków, którą możecie Państwo też zaznaczyć w profilu zabytku. No właśnie, co mnie najbardziej interesuje. Więc to mogą być chociażby budynki mieszkalne, albo jakieś gospodarcze, albo sakralne. I tak dalej, i tak dalej. To wszystko można sobie wybrać. I tak jak jeżeli klikniecie Państwo w link, który podał Kamil, możecie sobie sami wybrać, oczywiście też zmienić adres, sami wybrać to, co Państwa. I tak samo jak w przypadku spacerowników, można to zastać na swoją stronę. Można też tą trasę również zapisać. Trasę można zapisać tak samo, jak można uzupełniać zabytki, logując się. Korzystanie ze strony otwartezabytki.pl nie wymaga logowania. Każdy może tam wejść, każdy może przeczytać wszystko, co się na niej znajduje, ale nie może edytować. Logowanie jest bardzo proste, wymaga jedynie podania maila. Można się logować również przez Facebooka.
więc to trwa chwilkę. I w ten sposób my też możemy patrzeć, kto uzupełni dany zabytek. Jeżeli na przykład znajduje się tam jakiś błąd, możemy się z Państwem skontaktować i ewentualnie wyjaśnić jakieś nieścisłości. Logowanie też pomaga w tym, że jeżeli właśnie tworzycie Państwo spacerownik, to nie musicie go tworzyć za każdym razem, tylko on będzie tam na Państwa koncie po prostu zapisany. Wydaje mi się, że z takich bardzo podstawowych narzędzi to jest wszystko, więc czekam na pytanie. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania ze strony, to proszę zadawajcie je teraz. Ewentualnie kontaktujcie się z nami poprzez maila. Kontakt jest na stronie otwarte.pl. Zanim przejdziemy do kolejnej części, czekam na pytania. Mail to kontakt@ozmałpa.centrumcyfrowe.pl. Dobrze. Prośba od Marka o powtórzenie, czym są widżety. Może wrócę do poprzedniego slajdu. Widżety są takimi prostymi aplikacjami, czymś, co możecie, z czego możecie Państwo korzystać na naszej stronie, ale również co możecie pokazać na swojej własnej stronie. Czyli możecie Państwo właśnie stworzyć spacerownik, możecie sprawdzić jakąś trasę i zobaczyć, jakie zabytki na tej trasie się znajdują i sobie to zapisać, ale również dzięki temu, że tak jak na przykład tutaj na samym dole, jeżeli stworzymy spacerownik lub trasę na przykład, tworzy się automatycznie kod. Kod, który możecie, jeżeli zajmujecie się administrowaniem strony, możecie dodać do swojej strony i wtedy całe to okienko będzie widoczne na Państwa stronie również. Więc jest to taka prosta funkcja. Jeżeli wszystko jest jasne, chyba że może jakieś jeszcze ostatnie pytanie. Dokładnie. Kamil napisał, że działa to tak samo, jak się umieszcza filmy z YouTube'a na swojej stronie. Dokładnie tak samo. Czy jakikolwiek inny obrazek, to tak samo. Czy dane na stronie są weryfikowane? Tak, mamy moderatorkę, która sprawdza te dane i wtedy, tak jak tutaj na samym początku widać, że o tutaj na górze, tutaj może nie jest to zbytnio czytelne, ale uwierzcie mi Państwo, że na tym takim zielonym okienku jest napisane sprawdzone. To oznacza, że dane o tym zabytku, które zostały wszystko już uzupełnione, zostały sprawdzone przez moderatorkę. Jeżeli profil nie został jeszcze sprawdzony, wtedy jest napisane niesprawdzone. Ale tak jak też mówiła Ola Janus, nie zdarza się często, że ktoś z premedytacją jakoś tak specjalnie podaje złe informacje. Oczywiście zdarzają się pomyłki, jak to każdemu, profesjonalistom i nieprofesjonalistom. Dlatego ta moderatorka jest i pracuje. No dobrze, mam nadzieję, że wyjaśniłam wszystkie wątpliwości. Jeżeli nie, to właśnie prosimy o kontakt mailowy. Dobrze, to w takim razie witam Państwa na drugiej części naszego cyklu webinariów, w której opowiemy o cyfrowym czynie społecznym, czyli o początkach otwartych zabytków, ale również mamy specjalnych gości z Medialabu Katowice, którzy opowiedzą o projekcie Katowickie Budynki, ale również opowiedzą o tym, w jaki sposób katowickie budynki, czy w ogóle ich działania, takie masowe działania, czy działania, w których zbierają jakąś dużą grupę osób i razem, wspólnie zbierają dane o zabytkach, w jaki sposób łączą się z otwartymi zabytkami i jak oni też mogą ten serwis wykorzystywać. Więc przekazuję głos Kamilowi Śliwowskiemu, który opowie teraz coś więcej. I ja się zamieniam z nim rolą i tym razem ja będę pilnowała czatu. Więc dziękuję i Kamil, twój głos teraz. Tak, ja dostałem zadanie opowiedzenia trochę o początkach otwartych zabytków i tego czynu społecznego, ale w ostatniej chwili postanowiłem trochę to zmienić i powiedzieć i pokazać parę przykładów
inspiracji, z których otwarte zabytki się wzięły, i też spróbowałem zmierzyć się trochę z tym, jak crowdsourcing w dziedzinie zabytków wygląda teraz i może wyglądać w najbliższych latach. Nie wiem, czy będzie to przyszłość serwisu Otwarte Zabytki, to pewnie zależy też od polskich potrzeb i użytkowników polskiego serwisu, ale chciałem się trochę przyjrzeć też temu, co dzieje się w podobnych projektach za granicą. I tutaj po prostu od razu rzucę Państwa do swojej prezentacji, bardzo, bardzo krótkiej, ale żeby też uporządkować to, o czym mówiła Ola i Alek, sam crowdsourcing, jeśli chodzi o dziedzictwo cyfrowe, o dziedzictwo kulturowe, jest dosyć starą inicjatywą, tak jak Wikipedia, która ma już kilkanaście lat, tak bardzo szybko wiele muzeów, instytucji kultury na świecie wzięło się za różne projekty crowdsourcingowe. Zaczęło się zwykle od takich bardzo prostych, gdzie NASA i kilka innych instytucji potrzebowało pomocy w tagowaniu zdjęć. I to tagowanie zdjęć było taką najprostszą czynnością, którą można było przekazać do użytkowników, użytkowniczek. I było też bardzo prostą rzeczą, która mogła się odbywać w sieci. Potem do tego doszły kolejne pomysły. Jedną z takich bardzo popularnych zadań, jeśli chodzi o crowdsourcing w kulturze, jest transkrybowanie tekstów, jest pomaganie przy OCR-owaniu, czyli odczytywaniu zeskanowanych tekstów z druków czy bardzo starych książek, z którymi komputery sobie nie radzą, ale też potem na przykład pomoc w tłumaczeniu takich materiałów, dodawaniu napisów do nich, dodawaniu napisów do materiałów wideo, jeżeli chodzi o jakieś archiwalne stare materiały wideo, na przykład na których jest bardzo słaby dźwięk, albo jeżeli te napisy byłyby przydatne dla osób niewidomych czy niedowidzących. Więc to są takie zadania typowe dla crowdsourcingu, które pojawiają się w różnych momentach historii w różnych instytucjach. Tutaj widzą Państwo amerykańskie National Archives, które mają specjalną stronę, która bardzo podoba mi się z samej nazwy, to jest Citizen Activist Archivist Dashboard, czyli mamy takie biurko cyfrowe archiwisty społecznościowego. I tutaj widzimy od razu, w jakie typy możemy się czynności zaangażować. Strona już ma w tym momencie kilka lat i można pomagać archiwom amerykańskim w bardzo prosty sposób, też zakładając konto i po prostu podejmując się którejś z tych czynności. Natomiast historia, która była dla zabytków specyficzna, o tym wspominał Alek, nie wzięła się z samej potrzeby, tak jak instytucja może mieć potrzebę poprawienia jakiejś jakości swoich danych, czy uzyskania jakiejś informacji i danych od odbiorców. W wypadku otwartych zabytków był to pomysł na to, żeby w ogóle jakieś dane, które są atrakcyjne, nie jako instytucja spróbować lepiej zaprezentować, przedstawić, poprawić. I tak naprawdę otwarte zabytki jako projekt, który tworzyła organizacja pozarządowa, był czymś, co zainspirowało inne instytucje, w tym instytucje publiczne, żeby za podobne projekty się w Polsce zabrały. Więc tutaj akurat trochę inny scenariusz. No i też bardzo ważna inspiracja, która, co jest bardzo ciekawe, Wiki lubi zabytki, czyli projekt, który w tym momencie na przykład w Polsce już nie działa, z bardzo ciekawej przyczyny z perspektywy polskiej Wikipedii, większość zabytków w Polsce na poziomie potrzeb samej Wikipedii została już całkiem dobrze obfotografowana. I jeżeli teraz zajrzą Państwo na stronę, jakąkolwiek stronę Wikipedii, zobaczą na przykład Państwo inną akcję crowdsourcingową, bardzo podobną do Wiki lubi zabytki, gdzie wikipedyści zachęcają swoich odbiorców do przesyłania zdjęć z wakacji, ale już nie tylko miejsc związanych z zabytkami, ale po prostu miejsc ciekawych i ważnych, o których są artykuły w Wikipedii. Więc tutaj ten bardzo prosty początkowy pomysł wikipedystów, żeby zdobyć zdjęcia zabytków. Wikipedyści prowadzili też kilka projektów, w którym fotografowano przyrodę albo eksperymenty naukowe. Teraz jest to jeszcze szerszy temat, po prostu temat wakacyjny. Natomiast dlaczego ta historia jest bardzo związana między Wiki lubi zabytki a otwartymi zasobami? Kiedy Wiki lubi zabytki powstawały, jednym z pierwszych podstawowych problemów, jaki ten konkurs wikipedyści miał i które też w Centrum Cyfrowym odczuwaliśmy, to jest to, że bardzo wiele z tych zabytków nawet nie jest dosyć dobrze zlokalizowana, czyli w rejestrze zabytków informacji o tym, gdzie jest zabytek, gdzie można na przykład znaleźć jakieś ruiny czy pozostałości ważnego miejsca, nie mają koordynatów GPS bardzo często, czyli czegoś, co można wstawić do telefonu komórkowego i znaleźć to miejsce, czy nie mają bardzo dokładnych opisów precyzyjnych tego, gdzie konkretne miejsce znaleźć. Oczywiście dzisiaj, kiedy od paru tygodni prawie
Wszyscy szaleją na mieście z aplikacją Pokémon Go, która działa całkowicie w oparciu o GPS i przeglądają i łapią Pokémony i Pokéstopy przy miejscach związanych z zabytkami bardzo często w całej Polsce i na całym świecie. To wydaje się dosyć absurdalne, że 5-6 lat temu mieliśmy problem z tym, że bardzo dużej ilości zabytków nie można było precyzyjnie zlokalizować. Takie miejsca i takie, na przykład właśnie takie implementacje ciekawe jak Pokémon Go czy Ingress właśnie, które opierają się bardzo często o miejsca związane z historią, o zabytki w terenie, zlokalizowane w terenie, korzystają też tak naprawdę z tego, że i społecznościowo użytkownicy nauczyli się poprawiać informacje, ale też w pewnym momencie wreszcie dane, które bardzo często były bardzo analogowe i były niepoprawne, zostały przez takie projekty jak Otwarte Zabytki, jak Wikipedia i wiele innych projektów na świecie poprawione. Można było te GPS-y wprowadzić do gier, do aplikacji i poprawić je też na mapach, więc wydaje się to dosyć duży przeskok. Sam projekt Wiki lubi zabytki dział się na całym świecie, w Polsce był wyjątkowo popularny i Otwarte Zabytki, które historycznie były w podobnym momencie wystartowały. Co jest ciekawe, w tym momencie chyba działają tylko w Polsce, chociaż kilka krajów podjęło się podobnych cyfrowych czynów społecznych. Jednym z państw, które zresztą z bardzo podobnych powodów się tego podjęło, była Irlandia, gdzie podobnie jak w Polsce na początku otwartych zabytków korzystano z po prostu zwykłych tabel. Tutaj widząc Państwo dzisiaj otwarte zabytki, to jest po prostu w miarę atrakcyjny graficznie serwis, ale to zaczynało się od tabel w plikach Excel i w plikach CSV, w których trzeba było po prostu poprawić literówki, poprawić zdublowane nazwy, poprawić lokalizację pliku, lokalizację konkretnych zabytków. Więc była to dosyć twarda, żmudna i trudna praca. Dlatego też, o czym mało kto pamięta, i ja pamiętam swój pierwszy cyfrowy czyn społeczny, który organizowaliśmy w 4,5 roku temu. Było to po prostu wspólne 7-godzinne siedzenie nad kawą i pizzą i bardzo dużą ilością plików w Excelu, które po prostu trzeba było wspólnie poprawić, a potem też po sobie zweryfikować, czyli sprawdzić, czy każdy z uczestników, uczestniczek nie popełnia błędu. No bo oczywiście błędne dane źle zrozumiałby komputer i można byłoby wtedy wprowadzić w błąd kogoś, kto korzysta z strony. Otwarte zabytki mniej więcej tak powstały i to jest ta historia i kontekst, ale tak jak mówiłem, chciałem też Państwu opowiedzieć krótko o tym, jakie podobne dzisiaj rzeczy dzieją się w obszarze zabytków. Od kilku lat pod absolutnie najlepszym możliwym hasłem, jeśli chodzi o crowdsourcing, prowadzi podobny, chociaż bardzo specyficzny, konkretny projekt Biblioteka Publiczna Nowego Jorku. Building Inspector, które jeśli Państwo wiedzą, będzie miało bardzo przyjemne hasło na początku. Kill time, make history, czyli zbijanie czasu, zbijanie nudy, ale sprawianie, że historia żyje i robienie historii. To jest serwis, który poprawia w jeszcze prostszy sposób niż otwarte zabytki dane o lokalizacji budynków w mieście, danych adresowych, kształtów budynków. Bardzo prosta gra, w której możemy zdobywać punkty za poprawianie tych informacji, jest do dziś bardzo ważnym dla Biblioteki Nowojorskiej elementem, dlatego że ta kartografia miejska jest u nich cały czas nieprecyzyjna. Skanując nowe mapy, oczywiście muszą cały czas brać pod uwagę zmiany tkanki miejskiej i tutaj najlepiej pomagają użytkownicy w internecie. I to jest projekt bardzo prosty. Otwarte zabytki są znacznie bardziej skomplikowanym, natomiast projekty, które dzisiaj rozwijają się najciekawiej i Polska w tym momencie nie ma zapewne aż takich potrzeb, ale to są projekty, które pomagają nie tylko zlokalizować zabytki, poprawić dane o nich, ale pomagają społecznościowo zachować kształty i wizerunki zabytków. I to już nie tylko na poziomie fotografii, ale tak jak w przypadku projektu Recrei w postaci skanów obiektów w 3D. Jest to szczególnie ważne i te projekty w tym momencie są o tyle ważne, że technologia pozwala na takie skanowanie łatwe 3D i można to robić z fotografii, ale też dlatego, że to już nie są tylko katastrofy, przed którymi chcemy uchronić te wizerunki zabytków, ale dzieje się to również w wypadku konfliktów i taką bardzo smutną, ale bardzo ważną historią dla projektów społecznościowych, digitalizacyjnych, jeśli chodzi o dziedzictwo kulturowe jest projekt New Palmyra i Recrei, które wzięły się nie tylko z katastrof, ale wzięły się również z powodu
tracenia bardzo szybko wielu zabytków w rejonach dotkniętych wojną i konfliktami, na przykład tak jak w wypadku państwa islamskiego, które zniszczyło wiele zabytków w ciągu ostatnich 2 lat i zniszczyło między innymi ogromny kompleks Palmira, który, co jest ciekawe, był skanowany 3D jeszcze rok, dwa przed konfliktem, ale nie zdążono dokończyć całego skanowania 3D tego obiektu i całego kompleksu, więc tutaj było bardzo dużo problemów, jak w pełni to odtworzyć. I oczywiście ma to bardzo praktyczne zastosowanie, bo rzeczy te są już dzisiaj tylko do zobaczenia na zdjęciach, ale dzięki zeskanowaniu 3D możemy pokazać się znacznie lepiej, możemy się uczyć lepiej z takich obiektów. No i też można je po prostu wydrukować w 3D, dzięki temu można w muzeach czy w galeriach stawiać ich przynajmniej podobizny, skoro nie mamy już możliwości oglądania ich wspaniałych oryginałów. Te dwa projekty bardzo polecam, rozwijają się bardzo szybko. New Palmyra, w szczególności jeśli chodzi o ten konkretny obiekt, a Recrei stara się być bardziej otwartym projektem, który będzie zbierał również nowe zabytki i pozwalał dodawać zabytki, które mogą być nawet narażone na przyszłe katastrofy naturalne i mogą zniknąć z powierzchni Ziemi w najbliższych latach. Oczywiście to wymaga już trochę innego zaangażowania. Tutaj potrzebujemy robić dobre zdjęcia albo potrafić zrobić skan 3D, ale projekty jak najbardziej też w tym pomagają. Także to jest prawdopodobnie dosyć ważna przyszłość tego, jak będą działać crowdsourcingowe projekty, jeśli chodzi o dziedzictwo kulturowe. Ola też wspominała o takich innych ścieżkach i innych odnogach, takich jak na przykład Rix Muzeum, który prowadzi niche sourcing. Bardzo ciekawy projekt, w którym już nie staramy się pójść z problemem do wszystkich internautów, ale znaleźć takie grupy, które będą najbardziej specjalistyczne, najszybciej i najsprawniej dostarczą nam pewnych informacji i danych, co wydaje się też bardzo ciekawą drogą. Historia otwartych zabytków, tak jak mówiłem, i Wiki lubi zabytki, otwarte zabytki, potem niektóre z tych projektów, o których wspomniałem, one są z bardzo wielu różnych porządków i wiele instytucji, które dzisiaj zajmuje się crowdsourcingiem, ma różne cele tego, co chce osiągnąć, więc warto brać to pod uwagę. W naszym wypadku otwartych zabytków kluczowy był pokazanie potencjału atrakcyjności danych publicznych, takich, które mogą być praktyczne do wykorzystania, ale jeśli jesteśmy przedstawicielami, pracownikami muzeum, to być może dla nas ważniejsze będzie faktycznie samo uzupełnienie tych danych i pozyskanie tych danych. Więc warto się też nad tym zastanowić i tutaj zachęcę do kontaktu znów z otwartymi zabytkami i z Centrum Cyfrowym, bo i Ewa, i Ola, i ja pracujemy również nad tym, żeby nie tylko użytkownikom uatrakcyjnić korzystanie z zabytków, ale też instytucjom pomóc wymyślać, w jaki sposób chcą angażować cyfrowo swoich odbiorców. I myślę, że to jest dobra, krótka historia otwartych zabytków i trochę o ich potencjale na przyszłość. Jeśli są pytania do mnie, to bardzo chętnie odpowiem, a jeśli kogoś interesuje więcej przykładów takich projektów, to bardzo chętnie też w podsumowaniu pokażemy więcej linków. A w ogóle zachęcam też do poszukania po prostu projektów crowdsourcingowych z obszaru i z działki, która Państwa interesuje najbardziej, prawdopodobnie jest bardzo dużo. Ja się lubię angażować w te, które robi NASA, one nie są związane z zabytkami, akurat są trochę bardziej kosmiczne i ja na przykład bardzo lubię poprawiać skany zdjęć, czy nie skany, tylko po prostu zdjęcia powierzchni różnych planet. Ma to jakiś wymiar science fiction, który mnie bardzo interesuje. Więc jestem też ciekaw, czy Państwo mają jakieś projekty crowdsourcingowe, w które są Państwo zaangażowani. Jeśli tak, to chętnie też zobaczymy na nich linki, a ja w tym momencie oddaję głos do Ewy z powrotem i do następnych prowadzących. Dzięki, Kamil. I teraz przyszedł czas na Media Lab Katowice, którzy, no właśnie, sami się przedstawią, powiedzą coś więcej o Media Labie i o swoim projekcie Katowickie Budynki, ale też o tym, w jaki sposób my razem współpracowaliśmy w zeszłym roku przy programie Wizja Lokalna. Więc Magda Chmiel i Oskar Adamu. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Z tej strony reprezentacja Media Labu Katowice. Dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć o tym, jak stworzyliśmy mapę Katowickie Budynki EU, jak zorganizowaliśmy później mapatony, podczas których społecznościowo uzupełnialiśmy dane na mapie. Ale na początku kilka słów o naszym projekcie. Działamy w Katowicach. Media Lab to projekt, który łączy działania twórcze, badawcze i edukacyjne. Organizujemy warsztaty, ale także festiwal Art Beats. Mamy za sobą konferencję Rediscovering the City. Na co dzień promujemy nowe technologie, badanie miasta.
I cechuje nas to, że nasz projekt jest bardzo interdyscyplinarny, ponieważ uczestniczą w naszych warsztatach projektanci, programiści, designerzy, urbaniści, artyści i wszelkie inne osoby związane z kulturą. Organizujemy też festiwal ArtBeats, który jest połączeniem designu, technologii i sztuki. Chcieliśmy się też przedstawić. Inicjatorem Medialabu Katowice jest Karol Piekarski, którego nie ma dzisiaj z nami. Jest kuratorem merytorycznym, czuwa nad programem. Ja jestem Magda Chmiel, odpowiadam za promocję. Ja zajmuję się finansami w Medialabie. Okej, okay. I dzisiaj chcemy opowiedzieć, tak jak wspominaliśmy, o mapie katowickie budynki EU, ale na początku pomyśleliśmy, że przejdziemy do genezy tej inicjatywy i pokażemy Wam krótki filmik o Katowicach, który jest elementem wystawy Apetyt na radykalną zmianę, którą organizowaliśmy rok temu i która w 15 minut miała ukazać 150 lat historii Katowic. Chcę pokazać Wam ten filmik, ponieważ on bardzo ładnie obrazuje to, jak Katowice zmieniały się przez cały czas trwania swojej historii i on też pokazuje, co jest esencją do stworzenia naszej mapy katowickie budynki EU. Zobaczcie filmik i później będziemy kontynuować. Katowice 1865-2015. Gdy w połowie XIX wieku na przemysłowym Górnym Śląsku istniało wiele prężnych miast, Katowice wciąż były małą wioską. Należała ona do zamożnej rodziny Winklerów, mieszkającej w dworze położonym niedaleko obecnej ulicy Korfantego. Nie wiadomo, jak potoczyłaby się historia tego miejsca, gdyby Franciszek Winkler nie przekonał budowniczych kolei, by nowa linia z Wrocławia do granicy z Rosją przebiegała przez jego ziemię. Wokół stacji kolejowej rozwinęło się wkrótce miasto, które w 1865 roku otrzymało prawa miejskie. Symbolem gwałtownych zmian był upadek prowadzonej przez żydowskiego właściciela karczmy, w której przesiadywali mówiący po polsku chłopi. Niebawem po przeciwległej stronie rynku powstał hotel Welt, który szybko stał się punktem spotkań niemieckiego mieszczaństwa. Z czasem rosły aspiracje mieszczańskiej elity. Powstawały okazałe wille bogatych przedsiębiorców, a przy rynku zbudowano teatr. Po pierwszej wojnie, powstaniach i plebiscycie Katowice zostały przyłączone do Polski. Miasto Katowic stało się Katowicami, a interesująca nas ulica Schlossstrasse zmieniła się w Zamkową. By odciąć się od niemieckiej historii, władze przeniosły centrum na południe miasta. Tymczasem nieopodal ulicy Zamkowej powstał Torkat, pierwsze w Polsce sztuczne lodowisko, na którym 30 lat później katowiczanie spotkali się z Jurijem Gagarinem. Obecnie miejsce to zajmuje inna ikona polskiej architektury, siedziba Biblioteki Uniwersyteckiej. Podczas II wojny światowej Katowice nie zostały zniszczone. Na dworzec kolejowy wróciła niemiecka tablica Katowic, a ulica Zamkowa, zgodnie z duchem czasu, przyjęła nazwę niemieckiego generała z pierwszej wojny, stając się Ludendorffstrasse. Po wojnie wrócono do ulicy Zamkowej, ale nazwa ta nie pasowała do nowej ideologii, dlatego przemianowano ją szybko na Armii Czerwonej. Ponadto, po śmierci Stalina w 1953 roku, katowiczanie dowiedzieli się, że od tej pory mieszkać będą w Stalinogrodzie. Wkrótce nadeszły dla miasta lepsze czasy. Rozwijające się dzięki przemysłowi Katowice przyciągały nowych mieszkańców. Miejsce huty, pałacu Winklerów i innych budynków zajmowały kolejne nowoczesne obiekty. Symbolem rozwoju społeczeństwa masowego stała się monumentalna superjednostka, a także spodek, w którym odbywały się duże wydarzenia, na przykład spotkanie z Fidelem Castro. W tym okresie powstał również pomnik powstańców śląskich oraz rondo. W latach 80. Katowice wraz z resztą kraju weszły w okres stagnacji. Po zmianie ustroju ulica zyskała nazwę Korfantego, upamiętniającą najważniejszego dla Polski śląskiego polityka. Wzniesienie banku zwiastowało rozkwit kapitalizmu. Dekadę później powstał biurowiec Altus, jak dotąd najwyższy budynek w mieście. Współcześnie Katowice poszukują nowej tożsamości. W krajobrazie miasta zaczynają dominować biurowce, natomiast przy ulicy Korfantego powstają kolejne obiekty kulturalne. Rondo Sztuki,
siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Międzynarodowe Centrum Kongresowe i znajdujące się w miejscu byłej kopalni Muzeum Śląskie. Być może stanie się ono nową ikoną Katowic. Skoro główna ulica w naszym mieście aż 6 razy zmieniła swoją nazwę w ciągu 150 lat, nie bez kozery można powiedzieć, że Katowice to miasto zmian. Żeby to udowodnić, pokażemy Wam jeszcze kilka zdjęć. Tutaj jest stary dworzec w Katowicach, tak zwany Brutal, który pewnie część z Was kojarzy. Teraz to miejsce wygląda w sposób, można się w nim zgubić. Tu jest teren starej kopalni Katowice, na którym obecnie zabudowane jest Muzeum Śląskie, które ekspozycja w całości znajduje się w podziemiach. Tak, te szklane boksy to są tylko wentylatory i część gospodarcza, ale wszystkie ekspozycje są pod ziemią. Tutaj fragment starego rynku w Katowicach, a teraz to, co z niego zostało. Więc widzicie to, w jakiej skali zmiany zachodzą w tym mieście. Tutaj jeszcze ostatni rzut na całe Katowice. Nawet na tym obrazku nie ma dwóch budynków, które już powstały, a jest to dość nowe zdjęcie. I kolejny, który powstaje. I teraz, mam nadzieję, zobaczyliście to, co nam przyświecało, kiedy zaczynaliśmy pracę nad mapą. Chcieliśmy pokazać, że dynamicznie zmienia się zabudowa miasta. W tym momencie chcemy Was poprosić, żebyście weszli na stronę katowickiebudynki.eu. Wtedy najprościej będzie nam zobrazować, o co dokładnie chodzi w mapie. Mapa posiada warstwy, które są datowane i można sobie w dowolny sposób wyłączać warstwy i zobaczyć, jak rosła zabudowa w Katowicach. Każdy budynek, może nie każdy, ale większość budynków ma przypisaną datę, kiedy powstał. Niektóre posiadają informacje o architekcie i link do Wikipedii. Tak, i tutaj, kiedy klikniecie na warstwę, która jest najbardziej po lewej stronie, będą pokazywały się budynki, które powstały najwcześniej. I kiedy będziecie przesuwać się sukcesywnie w prawo, będą pojawiać się kolejne warstwy. Dzięki temu możecie ocenić na przykład, w jakim przedziale czasowym powstawało najwięcej budynków. Jeżeli dobrze się przyjrzycie, to możecie określić na przykład ich styl architektoniczny, jeżeli zbliżycie mapę. Część z nich jest, tak jak mówił Oskar, opisana, wtedy możecie przejść do linku na Wikipedii. I no niestety, tak jak przy społecznościowym uzupełnianiu mapy, część nie jest opisana. I dlatego też tutaj dzisiaj rozmawiamy, żeby powiedzieć Wam, jaki jest nasz sposób na to. A więc jak zorganizować wspólne uzupełnianie informacji o zabytkach w okolicy? Odpowiadając na pytanie przewodnie tej prezentacji, chcemy Wam powiedzieć, jak to wyglądało w naszym przypadku. Oczywiście na początku pojawiła się koncepcja mapy. Koncepcja zakładała to, żeby mapa była prosta i pokazywała jedną rzecz. Oczywiście mieliśmy wiele pokus, żeby pokazać wiele rzeczy naraz, ale w końcu uznaliśmy, że to nie ma sensu i że lepiej skupić się na jednym konkretnym problemie i go eksplorować. Kiedy już wiedzieliśmy, co mniej więcej chcielibyśmy pokazać, a mianowicie warstwy pojawienia się kolejnych budynków, postanowiliśmy zwrócić się po dane do Wydziału Geodezji Urzędu Miasta. No, to jest najważniejszy punkt przy tworzeniu wszelkich baz, czyli pozyskanie danych. Spotkaliśmy się z dość dużą życzliwością i zainteresowaniem z Wydziału Geodezji, więc bardzo łatwo udało uzyskać nam się dane. Następnie zaczęliśmy myśleć, jak według koncepcji stworzyć mapę, więc zaczęliśmy pracować z projektantami. Mapa została utworzona na podstawie systemu Mapbox i następnie cała baza została uzupełniana tymi danymi z Wydziału Geodezji. Oczywiście te dane nie są czyste, tam są też błędy, część dokumentacji jest zaginiona, część dokumentacji jest po prostu źle prowadzona, więc nie wszystko udało nam się uzupełnić. Dlatego potrzebowaliśmy warsztatów, które oprócz na warsztatach tego, że były przepisywane dane z urzędu lub z innych książek i z ewidencji rejestrów Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przepisaliśmy te dane na arkusz, który następnie był uzupełniany w bazie. Mamy następnie teraz kilka fotografii z całego przebiegu jakby procesu. Tych mapadonów trochę się już odbyło. No właśnie, bo jeszcze dodamy, że te warsztaty nazwaliśmy mapatonami, czyli spotkaniami, na których pracujemy nad mapami. Tak jak mówił Oskar, było ich kilka. Może zobaczmy po prostu zdjęcia. Odbywały się w różnych miejscach. To jest akurat Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tam było nam o tyle wygodnie, że towarzyszyły nam panie, które tam pracują i które bardzo dobrze znają historię Katowic, a także
architektura Katowic. No i one mogły pełnić funkcję takiej księgi wiedzy i na nasze pytania nie musieliśmy bardzo długo szukać w książkach informacji. I teraz chcieliśmy wspomnieć o Centrum Cyfrowe w Otwartych Zabytkach. W zeszłym roku uczestniczyliśmy w projekcie Wizja Lokalna, Twoja wizja na lokalność. I za pomocą, na warsztatach, które odbyły się w Centrum Cyfrowym, wymyśliliśmy, że chcielibyśmy eksplorować dzielnicę Katowice, która się nazywa... To jest dzielnica, w której nie mam żadnych kontaktów z większości organizacjami. Powstał tam nowy MDEK, który przyciąga ludzi i też jest tam dość sporo budynków, które chcieliśmy opisać. Podczas tych warsztatów uznaliśmy, że musimy zrobić coś dla mieszkańców, żeby ich zachęcić, ponieważ nie mamy jeszcze z nimi kontaktu, dlatego zorganizowaliśmy dla nich piknik, ale też chcieliśmy im pokazać to, co oni zrobili, czyli oni uzupełnili mapę, a my wzięliśmy ich na spacer z historykiem, którym opowiedział o tym budynku. Dodatkowo uzupełnialiśmy też otwarte zabytki o zabytki, które udało nam się, informacje, które udało nam się pozyskać na tych warsztatach. Chcielibyśmy, żebyście wyszli z naszego webinarium z taką gotową wiedzą, jak stworzyć taką mapę i następnie jak ją uzupełniać. Dlatego stworzyliśmy taki zestaw 6 kroków, dzięki którym my osiągnęliśmy, jak sądzimy, sukces i że u Was również się to wszystko powiedzie. Tak jak już wspominałam, polecamy skupić się na jednym temacie i eksplorować go możliwie głęboko. Dlatego, że kiedy podejmiecie się zbyt wielu wyzwań naraz, może Was to przerosnąć, ponieważ tak jak Kamil wspominał, te dane często są dosyć chaotyczne, trzeba nad nimi pracować w Excelu i to, co się może na początku wydawać pasjonujące albo pozytywne, potem po prostu przytłacza. Nawet jeżeli jest dużo osób chętnych, ciężko jest się angażować przez długi czas w budowanie w Excelu. Dwa, stwórz prosty interfejs. Uważamy, że problemem większości map jest to, że są zbyt kolorowe, jest na nich zbyt dużo warstw i zbyt dużo informacji. Dlatego uznaliśmy, że na naszej mapie pojawi się tylko informacja o roku i o architekcie i następnie, jeśli jest to możliwe, to odnośnik do Wikipedii, gdzie ludzie mogą uzupełnić też te informacje i też mogą przeczytać tam resztę informacji, które są w internecie. To jest też założenie Media Labu. Chcemy zawsze angażować do pracy zespoły interdyscyplinarne, bo wierzymy, że kiedy każdy dołoży cegiełkę swojej wiedzy, to może wyjść z tego coś dużo lepszego, niż gdybyśmy pracowali indywidualnie. I tak też było w tym przypadku. Początek pracy należał do osób, które wymyślały koncepcyjnie mapę. Następnie Justyna Kucharczyk i Zosia Oslicko projektowały wygląd mapy. Później programiści programowali tę stronę. Następnie researcherzy pozyskiwali informacje na temat budynków, a później wszystkie osoby zainteresowane i to byli historycy, kulturoznawcy, a także osoby zupełnie niezwiązane z kulturą, które po prostu były zainteresowane, wspólnie z nami uzupełniały te dane podczas warsztatów. Chcieliśmy też motywować naszych uczestników, ponieważ wiedzieliśmy, że nie zawsze może komuś się podobać tylko uzupełnianie danych, dlatego robiliśmy warsztaty, które łączyły, robiły i mapathon, ale przy okazji ludzie uczyli się obsługiwania programów do geodezji, które przydadzą się przed na studiach, do gospodarki przestrzennej. Dlatego też, co było ważne, bazowaliśmy na wykorzystaniu pasji uczestników, więc promowaliśmy się tylko w kanałach, na przykład promowaliśmy się w kanałach powiązanych z studiami dotyczącymi architektury, żeby jak najbardziej trafić w naszą grupę odbiorczą i żeby ludzie, którzy przyszli na warsztaty, czuli, że to jest naprawdę ważne i że to, co robią, coś komuś kiedykolwiek posłużą. No i na końcu najważniejsza rada, ponieważ bez danych ani rusz, jeżeli weźmiecie temat, na temat który trudno jest pozyskać dane, wasz zapał szybko może się wyczerpać. Dlatego jeszcze raz podkreślamy, że nam akurat udało się pozyskać dobre dane i dostępne dane, ale to nie zawsze może być takie proste. Pierwszym krokiem powinno być zdobycie danych i postaranie się sprawić, by były one otwarte, by można było z nich dalej korzystać i by inni mogli z nich korzystać. To koniec naszej prezentacji. Jeśli macie jakieś do nas pytania, możecie napisać teraz, albo też podajcie nasze maile na slajdzie w prezentacji. Dziękujemy za wysłuchanie i za zaproszenie. A na samym końcu garść linków. Wejdźcie koniecznie na naszą stronę medialabkatowice.eu, mapa katowickie budynki, na którą już wchodziliście. Trzeci link to link do dokumentacji wystawy o Katowicach, serdecznie zapraszamy. A na końcu link do wydarzenia, o którym wspominał Oskar, Wyrusz na dom. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Cześć. Więc jesteśmy w kontakcie. Widzimy się w poniedziałek. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.